Initiating failsafe mode. Is he salvageable? I built that chip you carry. You're going to make me proud, son. Take him down to human resources. I can use you any way I want to. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Syndicate. Gra, która trafiła na rynek chyba już to sporo temu. Jakiś czas temu, mniejsza z tym. I nie osiągnęła wielkiego sukcesu. To było rozwinięcie znanych serii starych Syndicate od Bullfroga, czy od Balfroga, chyba od Bullfroga. Bardzo dobrych produkcji. Czy ta w wykonaniu Starbreeze dotrzymuje kroku starszym grom? Nie do końca, to jest zupełnie inny styl. Zupełnie inny sposób prezentowania rozgrywki. Może właściwie nawet ona nie musi dotrzymywać kroku. Wystarczy, że nawiąże do tego uniwersum. No i zaprezentuje nowy sposób prowadzenia rozgrywki, jak wspomniałem. Dosyć ciekawie to wygląda. Tej gry nie ma w wersji polskiej. Szczęśliwie nie ma dużo dialogów. Tak myślę, znaczy tam się trafiają, ale to sobie pominiemy. O matko jedyna. Nie wygląda to zbyt dobrze, co? Initializing dart overlay. Okej, jakoś sobie radzimy w tej sytuacji. O matka. Wciskamy F, żeby wyrwać się z tych łańcuchów. No, śmiało, rany boskie, jak ja nie lubię takich eventów, gdzie trzeba klikać. Przypominają mi się stare gry sportowe sprzed lat. Albo jechać. Okej, mamy chyba przeciwników gdzieś tam. O! Ajajajajaj. Dokąd teraz, panie panowie? Dokąd ja mam teraz uciekać? Ach, tędy. Na ślizgu, żeby się przedostać przez to. Przeskakujemy. I otwieramy. No, ciągnij, chłop! O Boże! Ajajaj. Ej, wszystko jak w prawdziwym, sensownym tutorialu. Gazem. Wow. Ojej. Aj. No cóż, my żyjemy, oni nie bardzo. To nas cieszyć powinno. Mnie cieszy osobiście. Lepiej żyć niż nie żyć. Zdecydowanie. Co my tu? Pistolet. A co tam można dobić? To też zrobiłem. Okej, jest jakaś broń. Normalny tryb strzelania, przycelowanie. Nic nadzwyczajnego. Dużo tych znaczników na user interface. Expired. To już krótko mówiąc, poza okresem ważności. Tak niespecjalnie mi podchodzą te znaczniki, bo one sugerują, że coś tu można podnieść, a tak naprawdę to jest tylko... No, kurczę. Siły nie brakuje naszemu agentowi. Można też wykończyć takiego typka, ale co, przecież nie będziemy tego robili. Wszystko takie cyberpunkowe trochę tutaj. Raczej nie można podnosić jakichś sensownych przedmiotów, nie ma jakiegoś inwentarza. Czy coś to z RPG-ami nie ma wiele wspólnego? Okej. Coś ciekawego tu jest do zrobienia, na pewno trzeba się stąd... Trzeba by się stąd wydostać. Co da się zrobić? Na pewno tędy? Co my tu mamy? O, proszę. Power grid. Czyli można moc jakoś... O! Ach, gdzieś tam headshot się chyba przytrafił po drodze. Dobrze. Gdzieś tu na dole w lewym narożniku pojawiają się informacje na temat tego, w jaki sposób udało mi się zabić przeciwnika, czy jakieś bonusy, punkty, jakieś cuda dziwy. Jeszcze nie miałem tego okazji. O! Otworzyliśmy bramę. Przez szybę się raczej nie przestrzelę. Wychyl się, chłopie, wychyl się. Fajnie byłoby gdzieś skoczyć tam.
dart overlay highlights enemy positions. O, w ten sposób można zrobić fajny trik. Ten overlay tak zwany zwalnia także czas. Taki trochę maksowy, wprowadzając klimat. W rozwoju postaci jest kilka rzeczy do wybrania i być może jest też coś, co zwalnia jakby jeszcze bardziej ten proces powodowany przez overlay, ale to sobie zobaczymy później. Ta produkcja naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo interesująco. Bezpiecznie. Headshot zakończył sprawę. Mamy nową broń. Aj, padnij chłopie. Aj. Okay. Udało się ją zdobyć i przeżyć. Tryb strzelania można zmienić w ten sposób, klikając V. Zawsze warto podbiec do przeciwnika i zaatakować go gdzieś z bliska. Ja to zamykam sprawę tutaj. Nie wiem, czy miałem okazję wam powiedzieć, to jest poziom normalny. Ja nie lubię się bawić hardkorowo, zwłaszcza na początku przygody. Normalnie, gramy na normalu. Miałem okazję to wypróbować już wcześniej, więc wiem, że sobie raczej poradzę. Tak mi się wydaje. Ten facet z góry tam już nie żyje jakby. Liczyłem na to, że trochę broni od niego odzyskam, ale nieważne. Wygląda na to, że zapas amunicji pewien u mnie pozostał. Okej. Okay. Sprawdzamy, co dalej, drogi Roku. Liczyłem na to, że uratuję babkę, ale niestety nie udało się to. Ciekawe, jaki mieli powód. Bardzo taki mocny, ciężki klimat tego uniwersum Syndicate. On nawiązuje, fajnie, naprawdę fajnie nawiązuje do poprzedniej strategii. No z tym, że to jest coś innego. Nie każdemu. Zrobione. Fantastycznie. Ten tryb ognia, ten, w którym teraz jesteśmy, ma bardzo dużą siłę penetracji. Dzięki temu można się przestrzelić przez szkody. A tam na pomarańczowo zaznaczone są. Siedź. Kubaniec. Uważaj. No tak. To załatwia sprawę. Eksplodująca beczka. Dobra rzecz w każdym możliwym miejscu. Czy coś jeszcze tam na nas czeka na górze? Być może tak, być może nie. Na razie spokojnie. Tu mordowanie tych mieszkańców tego osiedla absolutnie jest niczym nie karane. Można sobie strzelać, jeżeli ktoś ma takie. Ach. Fantastyczne są te. Można by przebiec przez ścianę, ale w tym wypadku chyba się nie da. Chodziło. Ach, tutaj o tą ścianę. Dobrze zatem. Na górę. Gunship. No proszę, jak to się potoczyła ta nasza ciekawa przygoda? Okazuje się, że to chyba było coś w rodzaju testu. Musieli sprawdzić, jak sobie radzimy w warunkach bojowych. A już dowiadomiłem się również, że nasz bohater nazywa się Kilo. Kilo. Siadajmy zatem. To był jakiś test. Data. Pobieranie danych, tego typu historie. Szkoda, że to nie jest zorganizowane w języku polskim. Tych dialogów nie ma dużo, tej fabuły nie jest jakoś strasznie przytłaczającej ilości. Ale jest kilka fajnych takich twistów, które warto docenić. A ciężko docenić, jeżeli ktoś nie rozumie języka, w którym gra jest prezentowana. Electronic Arts Polska ma czasami tendencję do niewypuszczania produktów w języku polskim. Tak stało się z Syndicate, tak stało się z kilkoma jeszcze produkcjami, które ja osobiście
Bardzo doceniłem. No trudno, trudno. Widocznie uznali panowie, że się tego nie da sprzedać na polskim rynku. No i może to i racja, ja wiem. Kampania marketingowa tej gry jakaś była, faktycznie, ale prawdą jest też, że wiele osób nie do końca było zadowolonych z tego, że ta gra zostanie przedstawiona w ten sposób. Mój Boże, czy ta dziewczyna chce widać Zeusa? Nie, coś tam transferuje mi. Wolałem Zeusa, szczerze mówiąc. You know Agent Merritt, don't you? Lily. Niejaka Lily, zdaje się. Hello, Jack. Darzy nas jakimś afektem, być może. A czym to ja mówiłem? Ach, że to wersja polska i tak dalej. Tą grę kupiłem za 30 zł na Originie. Nie wiem, czy to jest akurat moment promocji, czy coś w tym stylu. No, bo ja podobno jestem wyjątkowym egzemplarzem. Bardzo zaskakującym. A ten szef, który tutaj najwyraźniej rządzi tym całym, ja wiem, bałaganem, czy laboratorium, czy cokolwiek to jest, to jest znany aktor Holender. On podkłada tu głos i chyba też udzielił, znaczy pozwolił na użycie swojej twarzy, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Gapa ze mnie. Jest inny agent. Wygląda na to, że zgłosiliśmy się do modyfikacji, do zmodyfikowania naszych zdolności, ryzykując raka mózgu. No cóż, to się nieczęsto zdarza, ale najwyraźniej wszystko poszło dobrze. Dr. Draw. Kilo. Lily here is not sure you're ready for a field mission, but Merritt thinks otherwise. No cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są przekonani co do tego, że jesteśmy gotowi do misji. Nasz kolega agent uważa, że tak. Nasza koleżanka, pani doktor, że niespecjalnie. Nasz szef postanowił to sprawdzić, wysyłając nas właśnie na misję. Ciekawy sposób na przetestowanie, kto ma rację. Najwyraźniej naszym celem jest pan, który nazywa się Gary Chang. Gary Chang to jest jakiś naukowiec korporacji Aspari. Musimy zdobyć pewien implant, który on ma w głowie. Jak go wydobędziemy? Czy grzeczną prośbą? Czy raczej wbijając mu sztylet w czaszkę i wydobywając to, co jest na... Zobaczymy. Zobaczymy. Okej. Kilo's not stabilized yet. He could glitch out. Your corp has an excellent safety record, Lily. Wybieramy się na misję z tym tutaj panem, który wygląda bardzo niebezpiecznie i głos też ma. Dosyć ostry. Tak mi się myślę. Wygląda na to, że projekt Kilo, nazwijmy go tak, czyli jakby projekt bazujący na rozbudowie mojej osoby, może doprowadzić do czegoś wielkiego. Okej, spadajmy z krzesła. Ruszamy do boju, drogi kolego. Oczywiście to jest agent chyba poprzedniej generacji, więc on będzie chciał udowodnić, że ja niespecjalnie sobie radzę. A może po prostu tylko tak żartuje, tak mnie zagaduje. No to wybieramy się na kolejną misję. Jestem bronią. Rozkazuj. Fantastycznie. Fantastycznie. To jest taki dosyć przyjemny sposób na prezentację tego świata. Okej, przeszliśmy pierwszą misję. Jak widzicie, ja mam ich trochę tutaj za sobą. Wybierzmy sobie zatem następną. Assault on Aspari. To jest kolejna misja, która powinna się tutaj odbyć, zgodnie z chronologią. Niech będzie normal, tak jak było poprzednio. Zobaczmy, jak stoimy z czasem. Bardzo fajnie. Ja myślę, że to dzięki temu, że widziałem wcześniej tą produkcję, uda mi się zagęścić ten materiał do odpowiedniej długości i pokazać wam jak najwięcej. Czy to będzie let's play? Nie, potraktujmy to raczej jako mini let's play, czyli taki krótki pokaz tej gry, może 2-3 odcienkowy. Zresztą zobaczymy, jak wam się będzie podobało. Mi nie starcza trochę czasu na wszystkie te let's playe. Sami wiecie. Okej. Dużo rzeczy do zrobienia. Nie musimy się specjalnie martwić o straty wśród cywili. To żaden problem. Czas na show! Zatem. Mam jakąś broń? Nie, tylko pistolet. O, żeż ja cię wręczę. Make sure you get the job done. Just find the asshole and get his chip.
Merit... O, żeż, cholera. Merit pójdzie inną drogą, ja natomiast muszę się udać także inną. Tutaj od czasu do czasu pojawiają się takie znajdźki, które można kolekcjonować. To potem gdzieś jest do przejrzenia. A nie, o właśnie. A nie, 0 punktów mam niestety. Mój poziom będzie się zwiększał, ale to będę mógł inwestować w różne ciekawe rzeczy. To dużo jest rzeczy do przebadania, ja nie będę wam pewnie o wszystkim... Można włamać się do tego zamka. I można przeładować chip tego osobnika. Mieliście pewnie tę okazję oglądać na różnych trailerach. Na pewno, bo to gdzieś chyba nawet na głównym było pokazywane, więc tu żadnych niespodzianek dla was nie będzie. Chyba, że nie widzieliście tej gry, zatem spodziewajcie się niespodzianki. No. W ten oto sposób można rozwiązać nie jeden problem. Aczkolwiek z reguły efekty nie są aż tak widowiskowe, pewnie będziecie mieli okazję się przekonać za chwilę. Między misjami jest coś w rodzaju instruktażu. Ja nie będę strzelał, spokojnie. Ja nie jestem taki jak mój kolega. Instruktażu, jak posługiwać się tymi chipami. Ja ten instruktaż mam już za sobą. Być może nawet to dobrze, że wam go oszczędzę. Przypuszczam, że dobrze. Okej. Okay. Jakieś tam informacje, tego typu hologramy, pełno tego jest. Zdecydowanie wszystko podkreśla fakt, że znaleźliśmy się w przyszłości. Tu nie przejdziemy. Tu jest data, którą można pozyskiwać, znaczy, czyli dane właściwie. Ale to tam jakoś nie zwróciłem uwagi, żeby to miało wpływ na fabułę. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce się z nią bliżej zapoznać. No proszę. Tą sprawę załatwię. Można się jakoś tak zbliżyć. Można zrobić coś takiego. Czyli ok. Okej. To załatwiło sprawę. Można odsunąć te osłonki. Zobaczcie, tego można używać jako osłony. Można się za tym schować. Ale jeżeli na przykład nie chcemy, żeby przeciwnicy to robili, można zrobić taki trik. Ich tutaj bardzo ładnie załatwić. Na razie to odsuniemy. Ja jestem tutaj agresorem, raczej nie będę musiał się chować. Chociaż kto wie, być może przyjdzie mi stanąć przeciwko przeważającym siłom gdzieś tutaj niedługo. A może nie, a może nie. Jest i mój przeciwnik, znaczy jest ten człowiek, którego muszę dorwać. Przejdziemy tutaj tędy. Znowu siłowe przemęczanie się na tym. Mój Boże, dobrze. Wyrwana blacha. Chodzimy dalej zatem. Drabina. O, tam jest coś ciekawego. Ktoś ostrzega, przechwyciliśmy. Odkryliśmy. O, kolejny alarm się włączył. Jakaś wiadomość ostrzegająca dla tego Changa. Pewnie będziemy musieli zbadać, kto tą wiadomość wysłał gdzieś tam prędzej czy później. Właściwie nasz komputer, ten wbudowany w głowę, zadeklarował się, że dokona pełnego oczyszczenia tego nagrania, więc... No cóż. Okej, włammy się tędy. Executive biochip detected on soft asset Gary Chang. Extract for analysis. Ajaj, chyba niecelnie strzelił sobie w głowę, bo ten chip tutaj... O, matko jedyna. Może powinienem był szybciej zadziałać, żeby... Ale cóż. O, rany boskie. Zobaczcie na te rękawiczki. Wiele się zmienia w zależności od tego, co tymi rękawiczkami poczynimy. Zobaczcie, 2 punkty dostaliśmy do wydania. Ja inwestuję w kilka fajnych rzeczy. Znaczy w te, które już wcześniej miałem okazję. Czyli stabilizacja zmniejsza recoil broni. No i zobaczmy, co tu jest. Jak widzicie, mamy dostęp do wszystkiego. To są różne rzeczy, które ulepszają implanty, ulepszają
ulepszają nasze umiejętności. Tutaj to mi się podoba, Augment Overlay, czyli poprawienie tego systemu spowolnienia czasu. Zwiększamy obrażenia zadawane podczas tego przyspieszenia i 20% zmniejszamy obrażenia otrzymywane. To się może na pewno przydać. No proszę, regeneracja życia, tego typu rzeczy. Wybierzmy sobie Overlay. Ja właściwie za każdym razem, bawiąc się w tę misję, mogę sobie wybierać inne upgrade'y. Tak myślę. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra. Merit coś tam ze mną rozmawia. Odblokował dla mnie drzwi. No i trzeba stąd uciec z powrotem do battle. Wow, wow, wow. Zdejmijmy te osłony. Ale to chyba nie wszystko. O, rany boskie! Włamałem się do wieżyczki. Głupią we mnie strasznie. I na przyspieszenie uciekam stamtąd. Mogę też mu zafundować samobójstwo. To można użyć raz na jakiś czas. Tu w lewym dolnym rogu widać, do jakiego stopnia mogę się tym posłużyć. Tu byli, kurczę, kolesie z tarczami. Przez to, że włamałem się do tej wieżyczki, oni zostali ostrzelani od tyłu. Już ta wieżyczka sobie poszła. O mój Boże, jakże strasznie ich załatwiła. Czy jest tu jakaś lepsza broń? Nie, tylko pistoletem będę się... To załatwiło sprawę. Bardzo przyjemne są te... Aaa, to nie było przyjemne. Bardzo przyjemne są te dynamiczne ataki. Przejdziemy tędy? Tak. Co to za testy się tu odbywają? Rzućmy okiem. O rany boskie. To mi się spodoba, coś czuję. Właściwie to chciałem tylko pożyczyć. Co my tu mamy? Gauss. Zobaczymy zaraz, jak to działa. Amo. Tu też mi się amo przyda. Proszę bardzo. Czyżby miało nam to ułatwić życie? Lada chwila. Przeładujmy. Armored against projectile and thermal assault. Susceptible to high caliber impact at low temperatures. Można wybić szybę i rozwalić ten zamek, który tam jest. W ten właśnie sposób. Przeładujmy, kto wie. Ten zamek też możemy tutaj rozbić chyba. No i proszę. Mam świra na punkcie przeładowywania, o tym wiecie. Jakiś świetny. Mój Boże. O tak, ekscytujące smaki. Weź to. Mój Boże. Jaka natrętna reklama. My narzekamy na to, co teraz się dzieje. Twoje skarpetki będą białe. Zobaczcie, co może być później. A ten tu szyba. Oj. A, granat! Shit! W ostatniej chwili uciekł. Co się dzieje? Tak jest. Gdzie są przeciwnicy? Jak tym, jak javelinem. Zaserwować mu temu można samobójstwo. Ale też nie tak. Można się dosyć... Ach, zginąłem śmiercią marną. To też się zdarza, ale nie poddawajmy się. Na pewno uda się szybko do tego wrócić. Tak jest. Powrót. Dobrze. Tędy już mogę przejść. Granat znowu. Ja cię kręcę. Znowu ten numer powtórzyli. Okej. Trzeba uważać na tych chłopków, bo... Lepiej... Lepiej to dużym łukiem robić, bo wtedy jest pewność, że te pociski... Dobra. To załatwia sprawę, jak stoimy za mną. 36,2... No, sporo jest tego. Ta broń wydaje się... cholernie skuteczna. Zasamodujemy samobójstwo.
widać ta eksplozja może też zranić przeciwników obok. Ja lubię też ten taki sprzęt. Ten Gauss, który tak przeskakuje bardzo sprawnie między celami, jest fantastyczny, jest tego się nie da ukryć. On nie daje takiej pełnej swobody ostrzału. Jak ta spluwa. Jak do tej pory używanie Gaussa plus tego, co tutaj macie, przyniosło dla mnie najlepszy skutek. Mamy zapas ammo, spory zapas. Gdy przejdziemy? Tak. Okej, jak stoimy z czasem? Dobrze, powinniśmy się zamknąć w tych 30 paru minutach. A może nie, a jeżeli nie, to... O, do licha ciężkiego. No i po cichu udało się tak samo. A! Muszę się schować. Ale ich tam chyba rozciąłem. To mój kolega z Gunshipa. Uwaga! Te łajdaki mają tarczę. Tą tarczę trzeba najpierw wyłączyć, a potem ich rozstrzelać. To nie jest rzeczą... To nie jest rzeczą prostą. O, ja cię kręcę. Okej. Okay. Tu chyba jeszcze jeden taki łajdak latał, a nawet więcej niż jeden! O, Lender. Nie ma tu lekko, trzeba poczekać. Ten mój gunship służy pomocą. To załatwia sprawę. Tak sobie myślę. Przeładowanie jest. Oj, rany boskie, to chyba nasze wsparcie było. God damn it! Ale przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy i żyjemy. Wiesz, co to za życie gdzieś tutaj? Na dole. To do góry. Ok, Agent Merritt przekazał nam koordynaty. Broń na szczęście mamy. A, tu drzwi były takie. No dobrze. Dodatkowe ammo nie będzie potrzebne. Czas schodzić tutaj w dół. Evaluate, adapt, destroy. Wygląda na to, że to będzie koniec tej misji, drugiej. Moim zdaniem bardzo interesującej. To jest Milestone 2, czyli część druga tej misji, której wam nie pokażę. Film już jest wystarczająco długi, na tyle, żeby was zachęcić do ewentualnie obejrzenia kolejnego odcinka. Proszę bardzo, tu są jeszcze jakieś statystyki, dużo ciekawych rzeczy, jeżeli kogoś interesują takie sprawy. W tym razem poszło mi gorzej niż ostatnio, niż za pierwszym razem, może dlatego, że musiałem to komentować w ten sposób, kto wie. Tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i na pewno jeszcze jeden odcinek zobaczymy z tej serii, to wygląda dosyć interesująco. Trzymajcie się, pa pa!